Jest przetarg na budowę nowej siedziby katowickich prokuratur, która ma powstać pomiędzy ulicą Gliwicką i drogową trasą średnicową. Pozwolenie na budowę zostało wydane już ponad 2 lata temu, ale do tej pory nie było finansowania tej inwestycji, a kwota, jaka jest potrzebna, jest bardzo duża. Nowa siedziba prokuratur może kosztować nawet ponad 400 milionów złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa siedziba Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych w Katowicach zostanie oddana do użytku za 4 lata w połowie 2028 roku. Inwestycja powstanie na powierzchni ponad 3 hektarów nieopodal kościoła zielonoświątkowego w katowickiej dzielnicy Załęże. Konkurs na siedzibę prokuratury w Katowicach został rozstrzygnięty wiosną 2021 roku. Wygrała pracownia Ostrowcy Architekci z Katowic. Siedziba prokuratur zostanie posadowiona na potężnej skrzyni garażowej na poziomie zero, w której zaparkuje prawie 500 samochodów. Wjazd będzie poprowadzony od strony DTS-ki oraz ulicy Gliwickiej. Przy okazji inwestycji trzeba będzie wyciąć prawie 1000 drzew, ale inwestor został zobowiązany do nasadzeń zastępczych 634 sztuk. Pieniądze na budowę gwarantuje Prokuratura Krajowa.